Witamy wszystkich wielbicieli eksperymentów i doświadczeń. Oglądacie Szalone Eksperymenty. Program, w którym sprawdzamy wytrzymałość czołgów w naszej grze. Dziś nadszedł czas, by w naszej grze nieźle nagiąć prawa fizyki. Zaczynamy! Postanowiliśmy sprawdzić, co się stanie, jeśli przewrócimy czołg na dach i zepchniemy go z całą wieżą do wody. Czy czołg utonie? Lub ulegnie zniszczeniu już po przewróceniu? No cóż, nie głupi pomysł. Sprawdźmy to. Do tego eksperymentu potrzebny jest jeden batczat, jedna mapa lotnisko i wielu pomocników z różnymi czołgami. Zebrawszy to wszystko, zepchnęliśmy działo samobieżne do wody pod woziem do góry. Gdy wepchnęliśmy przewróconego bata do wody po same gąsienice, byliśmy zdziwieni, że nie zaczął tonąć. Jednak poddawany próbie czołg przetrwał niedługo i niebawem uległ samozniszczeniu z powodu niewłaściwego położenia pojazdu. Przeprowadziliśmy eksperyment jeszcze kilka razy i za każdym razem rezultat był taki sam. Jeśli więc nagle postanowicie pójść na dno morza, zróbcie to w pięknym stylu. Backflips z uskoku i długi slajd na głowie w głębi oceanu. Pewnego razu byliśmy świadkami następującej sytuacji. Przeciwnicy strzelali w gąsienicę przewróconego czołgu i po jego samozniszczeniu punkt był przyznawany strzelcowi. W to zamieszana jest jakaś siła wyższa. Trzeba się temu przyjrzeć. Przeprowadziliśmy wspomniany eksperyment i doszliśmy do nieoczekiwanych wniosków. Po 30 sekundach odliczania nasz czołg uległ zniszczeniu z powodu przewrócenia. Jednak na kilczacie napisali, że ktoś go wykończył taranem, ale nie wiadomo kto. Przeprowadziliśmy jeszcze kilka podobnych testów i otrzymaliśmy identyczny rezultat. Nie udało nam się tego wyjaśnić w sposób naukowy, dlatego uznajemy to za działanie magiczne i sztuczki Wielkiego Brata. Zadawaliście sobie kiedyś pytanie, czy czołgi mogą jeździć po ścianach? Kojarzy się to z marvelowskimi komiksami o człowieku pająku, ale jeśli zastanowić się głębiej, to teoretycznie wszystko będzie zależało od przyczepności. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić tę hipotezę. W roli jeźdźca wystąpił japoński czołg ciężki OI. I nawet nie pytajcie dlaczego, po prostu. Przeprowadziliśmy nasz eksperyment na mapie Miasto Duchów. Jak widzicie, nie wyszło nam. Przeprowadziliśmy eksperyment jeszcze kilka razy i za każdym razem rezultat był taki sam. Ale nie poddawaliśmy się. Zamieniając czołg na E50M i mapę na nawałnicę, spróbowaliśmy jeszcze raz. Jeśli ktoś nie wierzył w istnienie człowieka pająka w świecie czołgów, proszę bardzo, prawdziwy superbohater E50M. On po prostu jest stworzony do brawurowej jazdy po pionowych powierzchniach. Haczyk polega na tym, że po ustawieniu czołgu we właściwej pozycji należy go mocno przycisnąć do ściany. Wówczas gąsienice zaczynają żyć swoim życiem. Działają nawet po całkowitym zniszczeniu czołgu, na którym są zamontowane. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy za oglądanie, łapkę w górę oraz subskrypcję kanału. Powodzenia w bojach i do zobaczenia!